Sponsorem Radosława Kawęckiego jest KGHM. Zawodnik jest również twarzą prowadzonego przez spółkę programu EkoZdrowie. Odwiedza szkoły w regionie, rozmawia z uczniami i prowadzi pokazowe lekcje na basenie. Sportowiec od 3 lat ciężko pracuje i przygotowuje się do najważniejszych zawodów – igrzysk w Rio. Mam nadzieję, że będzie dobra ekipa, żeby można było się pościgać, bo uwielbiam te uczucia, jak się ścigamy. I co, no chciałbym zrobić życiówkę i to jest najważniejsze dla mnie. W Legnicy są 3 baseny kryte, 1 na Piekarach w zespole szkół ogólnokształcących numer 2. I to właśnie tutaj odbył się trening z mistrzem. W naszym gimnazjum na każdym poziomie, czyli na poziomie klas pierwszych, drugich, trzecich, mamy klasę pływacką. W klasie pływackiej jest na co dzień po 2 godziny wychowania fizycznego codziennie, w każdym dniu tygodnia, czyli w sumie 10 godzin wychowania fizycznego, ale oprócz tego jeszcze uczniowie mają treningi, treningi w sekcji, odbywa się to po zajęciach lekcyjnych i to jest 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Tak więc można się napływać, jednak taki dzień, gdzie można uzyskać wskazówki od tak utytułowanego zawodnika, nie zdarza się zbyt często. I chcę się od razu nauczyć lepiej techniki pływania i tym podobne. Czego się chcesz dowiedzieć od mistrza? Czego nauczyć? Co spytać? O co spytać? Mniej więcej jakie ma osiągnięcia takie większe w innych stylach czy swoim, takich rzeczy bardziej, jak trenował, od ilu lat. Najważniejsze jest technika i utrzymanie na wodzie. Ja wejdę z nimi razem, popływamy razem i zobaczymy, na co ich stać. Do tej pory mistrz gościł w 8 szkołach, spotykając się z uczniami, młodymi adeptami pływania oraz prowadząc zajęcia na szkolnych pływalniach.